jedną decyzją dorobek wielu ludzi, naszego doświadczenia z poprzedniego mistrzostwa. No tak, bo brak ciebie w tej kadrze był oczywiście największym zaskoczeniem, ale zabrakło w niej wtedy, oprócz wspomnianego przez ciebie Tomasza Rząsy, także Tomasza Frankowskiego, który w tych eliminacjach strzelił mnóstwo goli, i Tomasza Kłosy. No to wiesz, to można bawić się, nie wiem, pięcioma, ja tak zawsze tak mówię, pięcioma ostatnimi nazwiskami, tak? Czyli tam gdzieś rzędujesz między 22 a 17, może ty idziesz wymienić, tu masz takie, wiesz, widełki. Ale z całym szacunkiem wtedy należeliśmy do czołówki. No, Franek, który, wiesz, był, jak wchodzi z ławki rezerwowych, to mieliśmy tą różnicę. Dawał nam zawsze tą różnicę, która była temu zespołowi potrzebna. Nie? Wchodzisz jako rezerwowy, to wiesz, jesteś wypoczęty, masz nosa na bramki i on to świetnie robi. Tomek Rząsa, który zagrał tak samo chyba z 8 meczy na lewej obronie, wszyscy gdzieś tam, wiesz, mówi, a lewy obrońca gra wszystkie mecze. Kłonio to samo, czyli trener zamiast bawić się tą ostatnią piątką, to zaczął się bawić, powiedzmy, tą ludzi z pierwszej dziesiątki, nie? Mhm. I to było bardzo dziwne, bardzo kontrowersyjne i to też można powiedzieć, że brakowało trenerowi jakiegoś tam, powiedzmy, doświadczenia. Mam nadzieję, że to jest spowodowane doświadczeniem, a nie jakimiś tam uwarunkowaniami pozaboiskowymi, które gdzieś tam miały nacisk, bo być może ktoś tam na niego naciskał i zmienił decyzję. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, za poświęcony czas. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był dzisiaj Jerzy Duda. Dziękuję bardzo. Dostępny dla każdego. Kup lub wymień olej Total i graj o Citroena C4 Cactus oraz wiele innych atrakcyjnych nagród. Czas na wygraną. U wybrzeży Morza Kaspijskiego, w prastarym Azerbejdżanie, wyłaniają się z głębi pierwsze w historii igrzyska europejskie.
Przeżyj niezapomnianą przygodę w Baku. Odkryj z nami w czerwcu nową kartę w historii sportu. Igrzyska Europejskie. Baku 2015. Podejmij wyzwanie. Jeśli ktoś przed sezonem powiedziałby mi, że Juventus zagra w finale Ligi Mistrzów, to uznałbym go za szaleńca. Nie spodziewałem się, że zmiana trenera tak szybko odbije się na naszej grze. Sądziłem, że do aktualnego poziomu dojdziemy najwcześniej za 2-3 lata. Tymczasem udało nam się to znacznie szybciej. To wielka niespodzianka, ale i olbrzymia przyjemność móc ponownie zagrać o najważniejsze trofeum w klubowej piłce. Na pozycji bramkarza niezwykle istotne jest doświadczenie. Swoimi występami w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla Marc-André Ter Stegen udowodnił, że można na nim polegać. Wielokrotnie potwierdził, że Barcelona podjęła dobrą decyzję, sprowadzając akurat jego. Pamiętam go jeszcze z występów w Borussii Mönchengladbach i już wtedy zwrócił moją uwagę. Dało się zauważyć potencjał, jaki w nim drzemie. Potencjał, który póki co fantastycznie wykorzystuje. A to przecież wciąż młody piłkarz. Życzę mu długiej i pięknej kariery oraz wielu trofeów, ale zdobywanie ich niech zacznie od niedzieli. Mową. Bez rady. Szczery Szczepan, szczodry szalenie, suchych szyszek szukał w pszczynie? Polski chmiel to dusza Tyskiego, dlatego bardzo o niego dbamy. Niektórzy nawet trochę do przesady. Tyskie. Polski chmiel, polska dusza. Niesamowicie i ciężko się powstrzymać. Mam to zrobić, że w tym trzecim secie grać. No i naprawdę bardzo ciężko nam już było potem ich dogonić. Samo podobna sytuacja była w czwartym secie, gdy wysoko prowadziliśmy, odpuściliśmy, nagle stanęliśmy, a oni nagle druga szóstka wchodzi, robi kilka punktów pod rząd, kroczek po kroczku nas goni. No i robi się niebezpiecznie. Troszkę się zdenerwowałem, no moim zdaniem ten zawodnik Iranu tam uderzył mnie kolanem, a no to nie jest przyjemne uczucie, no ale widziałem, że coś mi się stało, więc przemilczę to. Grają, trzeba się cały czas na nich patrzeć, nie można, jak oni idą na krótko, nie można się spoglądać na rozgrywającego, jak we wszystkich zespołach, tylko na środkowego, no po prostu oni uciekają ciałem i jest bardzo ciężko ich zablokować. Dzisiaj to pokazywali, no to jest bardzo egzotyczne zespoł, oni nie skaczą jakoś wybitnie wysoko, ale naprawdę atrakcyjnie grają. Mam nadzieję, że nie będzie tiebreaka jak z Rosją i zakończymy to troszkę szybciej. Moim celem to jest zaprezentowanie się jak najlepiej i przekonanie do siebie Stefana. Niedługo Karol wraca, więc jeszcze kolejny konkurent dojdzie. No ja muszę to rozgrać dobrze, żeby sobie budować ten autorytet i tą pewność siebie. I pokazuję Stefanowi, że ma argumenty, żeby na mnie stawiać. No, czy to grając troszkę mniej, zostałem tak mniej, cały czas pokazuję trenerom, że są gotowi. Na pewno działa tylko na korzyść. Każdy jest doskonalny, ale każda rywalizacja właśnie na dobre. To jest dopiero mój trzeci mecz. Trzeci dobry mecz. No jak się zaprezentuje do końca, może porozmawiamy po Lidze Światowej, jeśli przegram w takim wymiarze czasowym jak teraz i tak dobrze jak teraz. Mateusz w końcu ma przewagi. Dostałeś dwie piłki od swojego rozgrywającego i obie skończyłeś. Ja pokazałem, że jestem do Fabiana, że może mi zaufać w tej końcówce. Myślę, że no, ci środkowi to jest... No, kto wystawił w końcu te 20-latkowi, żeby wiedziałem, że mi jakoś nie będą jeszcze go nie pilnować, tylko chodziło o przyjęcie i no, ja musiałem mocno uderzyć. Udało się, bardzo się cieszę, że skończyłem. A na koniec był blok też w twoim wykonaniu, prawda? No tak, coś tam mnie dotknęła ta piłka jakoś, ale no, tak się czasem zdarza, mega się cieszę.
Nagród. Czas na wygraną. To będzie wyjątkowe wydarzenie. W głowie rozgrywam ten mecz od kilkunastu dni. Za każdym razem zakładam inny scenariusz, wprowadzam liczne korekty. Jednak gdy moi piłkarze wyjdą na murawę stadionu w Berlinie, to nie będzie odwrotu. Nie będzie możliwości powtórzenia konkretnej akcji czy całego spotkania. O przygotowanie fizyczne i mentalne zawodników jestem spokojny. Największym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiedzi na niesamowitą grę Barcelony. To zespół naszpikowany gwiazdami. Praktycznie każdy piłkarz jest w stanie sam odwrócić losy meczu, a zarazem znakomicie rozumie się z kolegami z drużyny. Nie ma jednak na świecie zespołu bez wad. My musimy tylko te niedoskonałości znaleźć i zrobić z tej wiedzy użytek. Polską mową. Dasz radę. Szczery Szczepan, szczodry szalenie, suchych szyszek szukał w pszczynie? Polski chmiel to dusza Tyskiego, dlatego bardzo o niego dbamy. Niektórzy nawet trochę do przesady. Tyskie, polski chmiel, polska dusza. Pania kibiców, nasza własna wewnętrzna presja, żeby wygrywać. Chcemy jechać do Rio, Liga Światowa nie jest najważniejsza, ale jednak chcemy wygrywać wszystkie mecze, bo zwycięstwa budują atmosferę w drużynie, a my tą atmosferę mamy dobrą od mistrzostw świata z zeszłego roku, mentalnie jesteśmy mocni i widać, że nie pękamy, nawet jak sami sobie gdzieś tam zgotujemy ciężki los w końcówkach, to też nie pękamy i wygrywamy i oby tak dalej. No, na razie jesteśmy bez porażki i mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Myślę, że ta przerwa po drugim secie ma to do siebie, że często coś tam się zacina. U nas ta gra się zacięła, też jesteśmy cały czas w ciężkim treningu. Więc widać jakby, że ta nasza gra trochę fizycznie siada im dłużej trwa mecz, ale na szczęście w końcówce tego czwartego seta gdzieś tam wycisnęliśmy z siebie maksa, to co mogliśmy i wygraliśmy, ale tak jak mówię, no cały czas jeszcze ciężko pracujemy i na hali, i na siłowni, więc ta gra jest jeszcze daleka od ideału. Może przez to, że tak ciężko trenujemy, to już głowa pomyślała, że może już samo się wygra, a niestety no, z taką drużyną jak Iran trzeba cały czas grać dobrze, cały czas na najwyższych obrotach, bo mogą nas dogonić i to pokazali. Na szczęście tak pokazaliśmy tą marchewkę i potem ją zabraliśmy i wygraliśmy. Pierwszy raz widzę komplet na tej hali. Myślę, że ta hala w ogóle pierwszy raz widziała komplet na meczu siatkówki.
fajna, bardzo pozytywne wrażenia, fajna atmosfera, taka, ma to do siebie, że trybuny są dosyć blisko. Nie jest to największa hala, ale przez to też jest taka bardziej kameralna i atmosfera była naprawdę super. Zeszły tydzień pokazał, że ten drugi mecz tam trochę gorzej szedł, a przeciwnicy zagrali dużo lepiej i musimy się tego samego spodziewać jutro, że Iran zagra dużo lepiej i musimy być na to przygotowani. Lomarów jest takim rozgrywającym, który analizuje na bieżąco na meczu grę rywali, a na pewno jeszcze przeanalizuje teraz dzisiaj wieczorem i będzie chciał nas czymś zaskoczyć, więc musimy być na to przygotowani. Nagrywają, a dla mnie miejsca na M jak Miłosz zabraknie. Panie Stefanie, z giganagrywarką nigdy nie zabraknie, więc nie trzeba się pieścić, bo się wszystko zmieści. Miejsca nigdy nie zabraknie i przez 180 dni pozostanie wszystko tak, jak sobie wymarzysz, ustawisz i nagrasz. Powoli zbieram doświadczenie, powoli gdzieś ten poziom mój na ataku rośnie. Zobaczymy do jakiego poziomu dojdę na koniec tego sezonu kadrowego. Nie koncentruję się na tym, która pozycja jest dla mnie lepsza. Koncentruję się na tym, żeby pomóc reprezentacji wygrywać. Zmieni paru zawodników i ta świeża gra z ławki wniosła nową energię na boisko i zaczęło być ciężej. Zaczęli lepiej tego trzeciego seta i później już ciężko było dogonić, ciężko było gdzieś złapać ten punkt zaczepienia. A w czwartym graliśmy za to my bardzo dobrze do pewnego momentu. Szkoda, że straciliśmy tą przewagę, ale takie rzeczy się zdarzają. Najważniejsze, że wytrzymaliśmy w końcówce i mecz jest zwycięski. Przy zmianie pozycji bardzo często zawodnik popełnia błąd przejścia linii trzeciego metra, a panu to się prawie w ogóle nie zdarza. Ćwiczył go pan specjalnie? Ćwiczymy różne rzeczy na treningu. Rzeczywiście teraz ten okres kadrowy jest dla mnie bardzo, bardzo ciężki, choćby z tego powodu, bo wiem, że więcej niż inni koledzy muszę poświęcić czasu na treningu, żeby nauczyć się tych wszystkich nowych rzeczy, nowych, żeby jak najwięcej spróbować siebie w nowych sytuacjach tych, które mnie później czekają na meczu, ale na razie widzę, że chyba ta praca idzie w dobrym kierunku, oby z takim samym skutkiem dla drużyny w następnym meczu. Czy dobra skuteczność w ataku, taka jak miał pan dzisiaj, pomaga panu też w zagrywce? Idzie pan wtedy bardziej nakręcony w pole zagrywki, czy to nie ma wpływu? Nie ma wpływu. Każdy powinien koncentrować się na tym elemencie, który w danym momencie ma wykonać. I ja tak podchodzę do siatkówki, czy jest to obrona, czy jest to rozegranie, zagrywka, tak wszystko powinniśmy traktować jednostkowo i myśleć tylko i wyłącznie o tym, jakie zadanie w danym momencie wykonujemy. Biegu? Gotów? Gotów na nowe wyzwania? A twoje mięśnie? Weź Magne B6 Skurcz. Wysoce przyswajalny magnez ze składnikami wspomagającymi prawidłową pracę mięśni. Magne B6 Skurcz. Nie daj się zatrzymać.
Tylko w sobotę i niedzielę. Woda źródlana Nestle Pure Life 95 groszy i papier toaletowy Classic 32 sztuki 13,99. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Mówię, że zrobił już niespodziankę, awansując do finału. Ja myślę, że tak samo skóry w finale nie sprzeda. Kluby włoskie dawno nie były tak wysoko w pucharach europejskich. I myślę, że no, jest zdecydowanym faworytem Barcelona, ale postawiam trudne warunki nie będzie. Włosi potrafią się bronić, potrafią kontratakować, tak samo, ale czy sposób znajdą, no, zależy. No, że, no, jedyny sposób, że Messi będzie słabszy dyspozycji, to wątpię, bo na ten okres jest w bardzo wysokiej formie i będzie go na pewno trudno wyeliminować. Barcelona to Messi, nieraz jeden zawodnik robi tę różnicę i rozstrzyga wynik na koniec Barcelony. To fakt jest, że Messi jest ponad wszyscy piłkarzy. Prawdziwe jak uczucie skóry na skórze. Teraz poczujesz wszystko, każdy dotyk dzięki Durex Real Feel. 94% osób potwierdza, że to najlepsze.